Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice. Spotkaniem z Rudarem Plewlia piłkarze Śląska Wrocław rozpoczną swój 10. sezon w europejskich pucharach. Mecz drugiej rundy kwalifikacyjnej Ligi Europy już w czwartek o 20:45 na Stadionie Miejskim. Mecz trzeciej drużyny polskiej ekstraklasy z 5. zespołem Ligi Czarnogórskiej na razie cieszy się we Wrocławiu umiarkowanym zainteresowaniem. Do środy sprzedano niespełna 9 tysięcy biletów na to spotkanie. W czwartek na trybunach będzie mogło zasiąść maksymalnie 25 tysięcy kibiców, bo właśnie na tyle władze Śląska zgłosiły ponad 40-tysięczny obiekt. Wpływ na frekwencję z pewnością ma wakacyjna pora oraz niższa klasa rywala. Z pewnością jednak w dniu meczu fani bardziej zdecydowanie będą szturmować kasy i punkty przedsprzedaży biletów, dodają działacze Śląska. Warto dodać, że od wtorku kibice mogą kupować bilety na mecze brązowych medalistów Ekstraklasy w kolejnym punkcie sprzedaży – biurze podróży Azzurro Travel przy ulicy Kiełczowskiej we Wrocławiu. To już 17. punkt sprzedaży piłkarskich wejściówek na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska. Przed i po czwartkowym meczu z Rudarem kibice będą mogli korzystać z komunikacji specjalnej. Uruchomiona zostanie specjalna linia tramwajowa T1, która od 18:30 do 20:00 kursować będzie na trasie Galeria Dominikańska – Stadion Wrocław. Po meczu fani będą mogli korzystać z linii T1 oraz T2, a także z dodatkowych autobusów linii S2. Rywale piłkarzy Śląska dziś zameldowali się we Wrocławiu. Wieczorem zawodnicy Rudaru przeprowadzą oficjalny trening na Stadionie Miejskim. Przed nim odbędzie się konferencja prasowa trenera zespołu Mirko Maricia. Śląsk na swoim obiekcie trenował dziś przed południem. Początek czwartkowego spotkania wrocławian z Rudarem o 20:45 na Stadionie Miejskim. To pierwsze tego typu zawody w naszym kraju. Inicjator międzynarodowych rozgrywek piłkarskich dla dzieci i młodzieży, holenderska organizacja Eurosporting, każdego roku przeprowadza ponad 100 takich turniejów w krajach Starego Kontynentu. Zawody we Wrocławiu to sportowa rozrywka dla młodych piłkarzy, a dla gospodarzy okazja do zdobycia cennych organizacyjnych doświadczeń. To jest coś innego, więc to jest też, właśnie mówię, duże, mimo wszystko duże przedsięwzięcie i ta pomoc była niezbędna. Oni mają ogromne doświadczenie, no, robią kilkadziesiąt turniejów, ponad 100 chyba turniejów rocznie, więc doskonale wiedzą, gdzie trzeba uważać, na jakie... No i świetnie się na tym znają i naprawdę wiele dali nam cennych wskazówek. No, myślę, że odpowiednio je wykorzystaliśmy. Piłkarska młodzież będzie rywalizować na boiskach przy Stadionie Olimpijskim. Na liście zgłoszeń jest 85 drużyn z 9 europejskich krajów. Holandia, Niemcy, Kosowo, będzie też drużyna z Rumunii, Węgier. Oczywiście najwięcej zespołów będzie z Polski. To jest, te drużyny zostały podzielone na 7 kategorii wiekowych. Od 11 lat do 19 lat. Łącznie rozegranych zostanie 246 spotkań w ciągu 3 dni, co jest naprawdę, to właśnie pokazuje, jak duża to jest impreza. W ciągu 3 dni rozegranych zostanie 246 spotkań, które prowadzić będzie 30 sędziów. Piłkarska młodzież rywalizować będzie na obiektach Stadionu Olimpijskiego. Boisk jest tutaj wystarczająca ilość, więc nic dodatkowo specjalnie nie musieliśmy tutaj szykować na ten turniej, jeżeli chodzi o samo tutaj centrum Stadionu Olimpijskiego. To wszystko pozostaje bez zmian. No, będziemy tutaj korzystać z tych boisk tutaj za nami, co są na polach marsowych, ale jeszcze dodatkowo w grę wejdą dwa małe boiska zrobione na płycie stadionu lekkoatletycznego i jedno pełnowymiarowe boisko tam o szczelnicy, więc generalnie po prostu wykorzystamy wszystkie możliwe boiska, które są tutaj na Stadionie Olimpijskim. Pierwsze mecze fazy grupowej rozegrane zostaną w czwartek między 13 a 18 na polach marsowych. Tego samego dnia, ale wieczorem, oficjalna ceremonia otwarcia turnieju Wrocław Trophy. Efektowna uroczystość rozpocznie się o 21:00 na wrocławskim rynku. Organizowana po raz pierwszy latem impreza to przedsmak wrześniowych emocji związanych z eliminacjami Pucharu Świata. Chcielibyśmy, aby te zawody na stałe wpisały się do wrocławskiego kalendarza jeździeckiego, mówią organizatorzy. Teraz akurat przyszedł czas na to, w związku z tym, że sponsorem głównym tych zawodów i następnych wrześniowych jest Totalizator Sportowy SA, mogliśmy sobie pozwolić na dołączenie jeszcze jednej imprezy
tej lipcowej. Mam nadzieję, że uda nam się utrzymać jakąś cykliczną organizację tych zawodów, podobnie jak Partenice Dressage Competition we wrześniu, który już będziemy mieli po raz ósmy. Tak samo i te lipcowe wpiszą się w kalendarz. Mam nadzieję, że uda nam się dołączyć jeszcze również międzynarodowe skokowe i wtedy będziemy mieli jak gdyby komplet. W zaplanowanych na ostatni weekend lipca zawodach rangi CDI wystąpi około 50 koni. Na wrześniowych zawodach zawsze mamy dużo większą frekwencję, bo już było tak, że było 100 koni na tych zawodach i wtedy zawody trwały od rana do wieczora, natomiast na tych lipcowych na pewno będzie ich mniej, troszkę inna formuła, ale za to będziemy mieli zawodników niepełnosprawnych też po raz pierwszy we Wrocławiu i mam nadzieję, że nie ostatni. Największą gwiazdą zawodów będzie dwukrotna mistrzyni olimpijska Heike Kemmer. Z Niemką o miejsca na podium walczyć będzie nasza olimpijka Katarzyna Milczarek. Na czworoboku zaprezentują się także reprezentanci Włoch, Norwegii, Białorusi, Kazachstanu, a nawet Australijczyk. Zagraniczni jeźdźcy na takie zawody przyjeżdżają przede wszystkim po punkty rankingowe, mówi Andrzej Choroszko. Mimo wszystko odstajemy nagrodami od zachodu, aczkolwiek już też nie przesadzajmy, bo akurat jeżeli chodzi o ujeżdżenie, to te nagrody nigdzie nie są specjalnie wysokie, chyba że to są zawody już 4-5-gwiazdkowe, no to wtedy automatycznie wraz ze wzrostem ilości tych gwiazdek rosną też i nagrody. Natomiast generalnie powiedzmy, że u nas poziom nagród jest średni europejski, może tak. Natomiast na pewno przyjeżdżają po punkty do rankingu fejowskiego. Dla nich jest to istotne, dla ich sponsorów jest istotne, w którym miejscu tego rankingu się znajdują. Międzynarodowe zawody CDI w ujeżdżeniu rozgrywane będą na Partynicach od 26 do 28 lipca. W ubiegłym sezonie Damian Szwarnowiecki wygrał wszystko, co było do wygrania. Wrocławski judoka zdobywał złote medale na Mistrzostwach Europy Juniorów i Młodzieżowców. Nie miał sobie także równych na Mistrzostwach Polski Juniorów i Seniorów. Klasę Damiana doceniła też Europejska Unia Judo, która uznała go za najlepszego judokę młodego pokolenia na starym kontynencie. W tym sezonie podopiecznego Zbigniewa Zamęckiego czekały kolejne poważne wyzwania. W najbliższy weekend Szwarnowiecki miał rywalizować się w rozgrywanym we Wrocławiu Pucharze Europy Juniorów, a później udać się na zgrupowanie kadry do rosyjskiego Soczi, na którym reprezentanci będą się przygotowywać do sierpniowych Mistrzostw Świata w Brazylii. Plany te storpedował jednak uraz, którego wrocławianin doznał podczas kwietniowych Mistrzostw Europy w Budapeszcie. Pierwsze badanie rezonansem magnetycznym wykazało uszkodzenie więzadeł, lecz drugi rezonans po miesiącu był bardziej optymistyczny. Ból jednak nie ustawał i Damian Szwarnowiecki w tym tygodniu udał się na kolejne konsultacje medyczne do Poznania. Od ich wyników zależy, czy judoka będzie mógł w najbliższych tygodniach wrócić na matę, czy też będzie musiał poddać się zabiegowi artroskopii kontuzjowanego kolana. Damian Szwarnowiecki uważany jest za jeden z największych talentów ostatnich lat w polskim judo. Wielu fachowców widzi w osobie wrocławianina polską medalową nadzieję na igrzyska w Rio de Janeiro 2016. Tego lata zapraszamy dwukrotnie na zawody Partynice Dressage Competition. Zawody te organizowane są już od 2006 roku przez klub Aku Thompson na wrocławskim torze wyścigów konnych Partynice.